Cześć kochani, witam Was przy oto takim ciekawym i fantastycznym urządzeniu. Nazywa się ono, jak można zaobserwować, szumiące rury. No dobrze, no ale mamy tutaj 6 rur. Jak widzicie, każda jest innej grubości, wielkości. Jedne są dłuższe, jedne krótsze, jedne szersze i węższe. No ale no dobra. Co z tym robić i do czego to służy? Jako pierwsze może pokażę Wam, co w ogóle z tymi rurami robić. Przede wszystkim, jak dobrze Was już znam, każdy z nas ma uszy, prawda? Więc jedno takie uszko będziecie przykładać do każdej z rur, co spowoduje, że będziecie mogli zaobserwować, czy w ogóle coś w nich słychać, czy nie, czy może ktoś do nas mówi, może są jakieś odgłosy. Myślę, że po prostu trzeba to sprawdzić. Uwaga, przykładamy do... O! Dobra. No moi drodzy, muszę Wam powiedzieć, że dźwięk jest zupełnie inny. Okej. Okay. No i w taki sposób, tak jak teraz zrobiłam, sprawdzamy sobie każdą rurę. Oczywiście, tłumacząc, z każdej rury słyszymy inny dźwięk, dlatego właśnie, co wspomniałam na samym początku, że jedne są węższe, drugie są szersze, krótsze, dłuższe i jakby zadaniem tych rur jest ściąganie dźwięku z otoczenia. Czyli jeżeli nasze urządzenie jest blisko rzeki, blisko drogi, to tym bardziej, tym lepiej będziemy słyszeć dźwięk. Jeżeli będzie ono w miejscu, w którym nie ma totalnie nic, jest pusto, nic się nie dzieje, no to wiadomo, że ten dźwięk będzie słabszy. Także przypominam, uszko i przykładamy, słuchamy, czy aby na pewno w każdej rurze można coś usłyszeć.